nie wiem, kiedy się odważę zrobić, ale że tak powiem, zraziłem się do tego miejsca i przez jakiś czas też nie chodziłem na tatuaż. I szkoda. Mhm. Nie jest po prostu takich ludzi szkoda, ponieważ naprawdę życie jest jedno i przeżyjmy je tak, jak chcemy. I to jest dla mnie kluczowe w tej chwili. Tak? Jest różnica 100 zł, ale to jest taka różnica, o której będziecie wspomnieli pewnie do końca życia. Powiem wam szczerze, że ten Poznań jest jakiś szczęśliwy, bo już po raz któryś tam mamy tutaj wywiad z wytatuowanymi ludźmi z Poznania i teraz właśnie w tym odcinku porozmawiamy sobie z Dariuszem, który, no kurde, jest opity. Coś tam jest. Coś tam jest tych tatuaży. Powiedz, co ty tam masz? Nogi, wszystko opowiadaj. Powiem, jak się zaczęło. Jak się zaczęło opowiadać? Zaczęło się tak. Namówiła mnie na tatuaż moja dziewczyna. Okej. Okay. Było, ale mi się podobają wytatuowani faceci. No i się zaczęło od rękawa. To był ten rękaw, ale on nie był zrobiony tak, jak powinien. Na tą chwilę już jest wykonany połowę ręki cover. Okej. Okay. Wiadomo, jak to wiem, no cover boli dwa razy mocniej. Mhm. Ale mam to już za sobą, więc, że tak powiem, jestem dumny z tego, co na tą chwilę noszę na swoim ciele, jak i z tej ręki. Na początku nie była zrobiona tak, jak powinna, ale za błędy się płaci dwa razy, także też dla was myślcie, co robicie, gdzie robicie, co chcecie zrobić, bo to jest ważne, to jest jednak na całe życie. Nie patrzcie, gdzie jest taniej, bo nieraz jest różnica 100 zł, ale to jest taka różnica, o której będziecie wspomnieli pewnie do końca życia. No właśnie, o to chodzi, trzeba uważać, u kogo się robię. Ty masz wybranych jakichś artystów, czy to są przypadkowi, którzy akurat... Raczej powiem tak, trafiłem do studia tatuaży, tak jak jest Czarna Latarnia, z czego ich bardzo pozdrawiam. Że tak powiem, od czubka głowy po same palce u nogi robię tam. Także chciałem pozdrowić Natalię, Łukasza, Andrzeja i Owieczkę. Są naprawdę zajebistymi kozakami, mogę szczerze ich polecić. Także podbijać, sprawdzać, Facebook, jest okej. Okay. Reklama. Musi być. Musi być reklama, kurde, widzisz. No ale co, nie zareklamujemy, może akurat wrzucą to, ale nie. Powiedz mi, jak to jest, bo dłonie masz wolne, tak? Dłonie, jeszcze masz dłonie wolne w tym momencie. Nie wiadomo, kiedy wideo wyjdzie, może w tym czasie coś sobie pojawi, ale masz szyję i głowę masz już tak niewolną. Jest. Powiem ci tak. Jak to się zaczęło, mówię, nie, szyi nie będę robił, głowy nie będę robił, dłoń nie będę robił. Ale zaczęło się wszystko stopniowo, jak sami wiecie. Najpierw pojawiła się jedna noga, klata, brzuch, plecy, szyja. Szyja z tyłu na karku, na róże. Mówię, o, fajnie, chciałem mieć. No ale nagle mówię, sama róża z tyłu nie może zostać. No i jak widzicie, weszło przed szyi i z tyłu na głowie jest również ćma. Przed tym nagraniem wideo byłem się umówić na bogłowy, także niebawem coś nowego. Tak? Nawet się nie chwaliłeś przed tak jest. No widzisz. Premiera, bogłowy, czyli... Będzie coś nowego. No i co, planujesz coś z głową? No właśnie, jak to z tą głową? No bo wiesz, żyjemy w Polsce, tak? Czyli kraj jest jaki jest. I ta tolerancja jest jaka jest, czyli nie do końca idealna. Nie masz z tym problemów w pracy, nie wiem. Znaczy powiem ci tak, szczerze bałem się strasznie. Nie wiedziałem, jak to będzie. Nie wiedziałem, jak to będzie, jak wyjdę poza rękawy, poza szyję, a tu nagle bum, strzał, chciałem mieć głowę, zrobiłem sobie głowę. Powiem ci tak, wiesz jak to jest? Stwierdzam, że życie jest jedno i każdy jest kowalem własnego losu. Ja chcę je przeżyć tak, jak ja chcę, a nie według kogoś zasad. No. I się kieruję, mam takie motto życiowe, być sobą, robić to, co chcę. Nie wiem, kiedy mnie zabraknie. Dzisiaj jestem, jutro mnie może nie być. I to jest właśnie też kluczowe w tym wszystkim. Też taką zasadę, że jutro... Widzisz, co się dzieje teraz na świecie, dokładnie. Tak? Jest... Mogę równie dobrze ja, ty czy Mariusz, co siedzi, mógł być w Manchesterze. Dokładnie. Akurat w tym miejscu i co? I bym miał sobie później myśleć, a chodziłem na siłownię całe życie, nie mogłem mieć pizzy, nie zrobię sobie tatuażu, bo inni patrzą. Nie, to jednak nie o to chodzi. Wiadomo, jest dużo ludzi w Polsce czy na świecie, co by chciał mieć tatuaż, a nie mogą. Ja powiem, że nie jest ich szkoda. Mhm. Nie jest po prostu takich ludzi szkoda, ponieważ naprawdę życie jest jedno i przeżyjmy je tak, jak chcemy. I to jest dla mnie kluczowe w tej chwili. No, ludzi też nie robi, bo babcia, mama, wujek, źle to zaakceptują, a chcieliby mieć tak naprawdę i później też hejtują przez to. Tak, hejty to jest przejebana sprawa. Ale Mariusz, ty już miałeś swoje 5 minut. Przepraszam. No ale przynajmniej jest wesoło, no panie, no przecież tutaj nie jesteśmy po to, żeby się smucić, no.
Tak to wygląda. Tak to wygląda, no a z progiem bólu u ciebie, no bo to ból. Powiem tak. Mam próg bólu, wydaje mi się, że jest dość wysoki, nie? Z szyją nie miałem problemu, z głową nie miałem problemu. Jedynym problemem jest tył kolana, zgięcie. Mhm. Mam niedokończone 50 cm. Widzieli chłopacy. Nie wiem, kiedy się odważę zrobić, ale że tak powiem, zraziłem się do tego miejsca i przez jakiś czas też nie chodziłem na tatuaż. Tak mnie bolało, że sobie powiedziałem dość, nawet mało tego, usiadłem z kozetki. Taki ból. Psycha jednak, nie? No. Psycha to i teraz jest właśnie jest też pytanie, czy sam się tak nakręciłem, że byłem raz, mnie bolało, poszedłem drugi raz, już z taką myślą, że będzie bolało, czy po prostu faktycznie ja mam taki próg bólu w tym miejscu, czy wszyscy mają? Mhm. No właśnie. Tego, to jest właśnie na tą chwilę dla mnie nie do przeskoczenia. No właśnie, ja też miałem przez jakiś czas blokady i powiem ci szczerze, długo się wahałem z kolejnym tatuażem i przez jakiś czas nawet nie ruszałem, nie chciałem tatuaża mieć wykonanego bez znieczulenia, tak? Ale później sobie wykonywałem tą dłoń i bez znieczulenia było, tak? I jakoś to przeżyłem. Czyli ta psychika musi się też odblokować. Tak, kurde, ważna jest psychika w tatuażu. Dokładnie. Tak ludzie myślą, że o, wariaty się tatuują, ale to też nie jest tak do końca, no bo nie wiem, dla ciebie ma tatuaż jakieś znaczenie, czy to musi być tylko... Raczej powiem tak, ja bardziej chcę mieć zrobione projekty indywidualne, nie? Tak mam na sobie. Nie jest czegoś takiego, że na przykład to mi się podoba w internecie i to robię. Mhm. Jeśli coś takiego istnieje, to zawsze coś jest zmienione w tym. Mhm. Że wiem, że ja to mam, a nie ma to ktoś jeszcze. Aczkolwiek wiadomo, później ktoś tam może skopiować, bo to jest tylko tatuaż, tak? Mhm. To tego jest pełno w internecie, ale staram się, żeby to właśnie było takie jakieś tam indywidualne w miarę to, co... No, to właśnie też cenimy w tym wszystkim. Nie? Kiedyś to było inaczej. Kiedyś zachodziłeś do tego, do salonu tatuażu i sterta katalogów leżała. Tak jest. I wzór wybierałeś. Jedziesz tym koksem, nie? A może ten konik, a może ten trybalik, a teraz jest to zupełnie inaczej. Polska też jest zajebistym krajem pod kątem artystów. Tak. Mimo iż Polska, która zacofana podchodzi do tatuaży i akceptacji, dokładnie, to pod kątem artystów sam przyznaj, że. Ale zobacz, jak możemy zobaczyć podług lat. Kiedyś jakbyś zauważył wszyscy tribale. Każdy chciał mieć tribale. Sam mam tribala ukrytego, ale mam. Tribal, nie? I teraz to jest bubel, że tak powiem, nie? Bo ludzie mówią, ja już nie chcę tribali, nikt już tego nie robi. Tak samo to, co my mamy, teraz to jest, że tak powiem, mega. Ale nie wiemy, co będzie za 10 lat. Nie wiemy, nie? Za 10 lat możemy powiedzieć, co ja mam na sobie. No ale to jest jakaś część, tak? Dokładnie, to jest część, też mojej historii, też część mojego życia. Tego nie zmienimy, ja nawet nie zmienię. Bo ja jestem znowu tego zdania, że tatuaż nie musi nic oznaczać, ale jak on już jest, to jak popatrzę sobie na różne te rzeczy, no tutaj to było to, tak, tutaj dokładnie. Tu się to działo. I to jest fajne, kurde. Widzisz, tak, tatuaż też łączy ludzi, właśnie. Tatuaż łączy ludzi. Mega. Czy ciebie, czy Mariusza. No ja bym nigdy w życiu nie spotkał, podejrzewam, gdyby nie podłoże tatuaże, tak? No jest naprawdę, no spójrzmy na festiwale, jak jest. No. Nie ma żadnych spin, że ty jesteś z Poznania, ty jesteś z Warszawy, ty jesteś z Wrocławia. To jest jedność. No. Widziałeś kiedyś cokolwiek jakieś... Znaczy spiny pomiędzy ludźmi nie, tam organizatorzy mogą mieć spiny. Tak, jakich, ale wchodzi, że wszyscy jesteśmy tak... Tam. Tak sam widziałeś przed chwilą przypadek, wyszedłeś, tak, siema, coś wydzierali. Tak, naprawdę, to jest taki pełen luzik, nie? Nawet kiedyś Mariusz, co siedzi za kadrem, wspominał na Facebooku, że poznał jakiegoś typa tam wydzieranego gdzieś na mieście. I, że tak powiem, z niczego się zaczęła znajomość, tak? No. No i tak się to też zaczyna, bo świat tatuaży to jest fajny świat, no i zostawmy to tak, jak jest. Także dokładnie. Myślę, że na tym zakończymy też rozmowę. Nawet bateria się zaraz wyładuje, także nie ma co. Nie ma co za dużo przyciągać. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję Tobie za rozmowę. Wy, jeżeli Wam się podoba, to subskrybujcie kanał, możecie to też udostępnić. Nie musicie, to tylko i wyłącznie zależy od Was. Mile widziane komentarze i widzimy się. Cześć. Dobra.